Tak. Powiedz moje nazwisko. A, dobra. Przepraszam, ale muszę z tobą porozmawiać po szkole. Mam specjalną prośbę dla ciebie. Specjalną prośbę? Przepraszam, bo jestem w pośpiechu, ale nie czuję się komfortowo prosić kogoś innego. Powiem ci więcej o tym po szkole, dobra? Au revoir. Okej. Och, matematyka. Czyż to nie fajne, kiedy nauczyciel matematyki sam pierdzieli się w tym, co robi? Później ty musisz... Nie wiem, już sam na początku w ogóle nie rozumiesz, o co biega, a później jak nauczyciel się pierdzielnie, ty jeszcze bardziej w amoku jesteś. O, co chce mnie o coś zapytać. Ty skurczybyku! Kiedy liczby były wynalezione? Chyba w Rzymie. A kiedy to było? No, liczby są stare jak świat. Zaraz, 10 tysięcy to może trochę za dużo. 4 tysiące albo 6 tysięcy bym powiedział. 4. 6 tysięcy, blać! Tata. Najpierw były te rzymskie, później arabskie. Te arabskie to my korzystamy z nich teraz. I moja odpowiedź była zła i nic z tego nie dostałem. Przepraszam za to, że musiałeś czekać. Mówiąc krótko, chcę, żebyś dołączył do tego, do Rady Uczniowskiej. Jestem zbyt leniwy. Dlaczego tak? Czemu... All of a sudden? To nie tak, że musisz być częścią każdego, wszystkiego, co się dzieje w szkole. Po prostu przyjdź do tego, do... w pokoju Rady Uczniowskiej, kiedy masz czas. To wszystko? Tak, to wszystko, po prostu chcę, żebyś dołączył. Bycie przewodniczącą jest bardzo czasokonsumowujące. Chciałbym mieć więcej pomocy, kiedy będzie potrzebne czy coś. Rozumiesz moją sytuację, pytam się, ponieważ... Wiesz, jak to jest być liderem. Dobra. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Nie wyłapała mojego, kurde, głosu. Już zorganizowałem dla ciebie spotkanie. No, więc... Jedyne, co musisz zrobić, to pójść do... pokoju nauczycielskiego. Tak więc okej. Mysteriumi. Muszę powiedzieć, że jestem w tym zainteresowany. Przepraszam, ale muszę gdzieś tam iść. Mam nadzieję, że rozumiesz pozycję, w której jestem. Proszę pójść do pokoju nauczycielskiego. Będę na ciebie czekać w pokoju Rady Uczniowskiej. Tak więc no, to też otwiera nam te social linki. W sumie na początku nie chciałem tego robić, ale skoro mnie tak ładnie poprosiła, robię to tylko dla Mitsuru. Mojej waifu, tak naprawdę to nie. Z Faculty Office to tutaj. Mam nadzieję, że moja angielszczyzna, że moje polszczyzna z angielszczyzny nie jest zbyt powalona, mam nadzieję. A wejdę tymi drzwiami. O, Maciek, jak mogę ci pomóc? O Radzie Uczniowskiej. O, tak słyszałem od Mitsuru. Jedyne, co musisz zrobić, to przeczytać to i podpisać tu. Jej! O, w porządku. Zostaw wszystko mi. Powodzenia w Radzie Uczniowskiej. Jej! Mam teraz dostęp do tego pokoju. Czuję się tak zajebiście. Hem. No dobra, i muszę chyba teraz tam pójść. Rada Uczniowska, gdzie to było? Laboratory Hallway? Może to tu? Przypominać sobie to wszystko teraz. Music Room, Science Room, Laboratorium, Art Room, nie. Korridor, nie. Blać. Może to było gdzieś tu. 2F, 2F, 2E. To tu. No tak, przedstawmy się, skoro dołączyliśmy.
wszyscy, to jest Maciek. On będzie dołączył do nas dzisiaj do Rady Uczniowskiej. Maciek Kunhuch. Jestem jakiś tam i zajmuję się komitetem dyscyplinarnym. Jestem jakaś tam, skarbnik. Jestem somoforem i co to znaczy, nie mam pojęcia. Pewnie, że jest nowa czy coś. Wciąż uczę się, więc proszę być ze mną pacjentowy Maciek San. Dziękuję. Nice to meet you. O! Musisz być utalentowany, skoro przewodnicząca ciebie sama wybrała. Nice to meet you. Dobra. W porządku. Okej, w porządku. No i kurde, tutaj też snajperzy we mnie strzelają, ich szlak. I co dostałem? Emperor chyba. Tak, to Emperor. To ten, jak mu tam. To z nim, jak będziemy budować social link, to nam właśnie Emperor będzie się robił. Chyba, tak mi się wydaje, że z nim. Jej, dzisiaj tylko się przedstawiamy. To będzie twoją robotą, pomaganie nam, Łupiński. Od teraz masz moją zgodę, żeby wejść do pokoju obrad uczniowskich, czy tam coś, już nie pamiętam, jak to mówiłem. Kiedykolwiek tylko będziesz potrzebował, także po szkole. Rada Uczniowska spotyka się w poniedziałki, środy i piątki. I nie spotykamy się w dni przed testami. Dobra. Jej! Jestem taki zarąbisty. Ja słyszałem od Mitsuru, że... Słyszałem, że Mitsuru zapytała cię, by dołączyć do... Tak, zapytała. Czy senpai, czy na pewno chcesz wpuścić tego lenia? Potrzebuję trochę pomocy, to wszystko. Nie chcę pozwolić, żeby responsibilities... Czyli te... Kurde, dobrze. Czas na Google Translate. Wiem, co to za słowo, ale nie pamiętam, jak w polsku się to mówi. Odpowiedzialności, cholera jasna. Nie chcę pozwolić, żeby odpowiedzialności się za bardzo narobiły tam. Co, a chcesz mi też pomóc, Iori? O, dam sobie spokój, ale dzięki za ofertę. Ty nazwałeś mnie leniem. Zabiorę ci twoją czapkę. To nie jest zbyt ekscytujące, jak brzmi. Myślę, że dam sobie spokój. I git. Moment, status. Ta już Yukari nie czuje się świetnie, tylko dobrze. Oczywiście akurat wtedy, kiedy nie trzeba. No trudno. Idę do książek. Przy okazji, jak tam... Chwila, Academics, a dalej jestem leniem. Tak. Nie jestem kurde leniem, jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Mam nadzieję, że chociaż się podniosą trochę, nie? Kurde. Tuesday, 28. Dzień dobry. Czy już zaaklimatyzowałeś się w szkole? Niech będzie. Rozumiem twoje umiejętności adaptacji do nowych sytuacji i nowych environments jest bardzo, bardzo dobra. Tak przy okazji jest coś, co zapomniałam ci powiedzieć. W większości przypadków możesz mnie znaleźć na korytarzu, ale nie będzie mnie, jeżeli będę musiała gdzieś pójść. Więc jeżeli nie jestem w salonie, to nie będziemy mogli eksplorować Tartarusa tego dnia, tylko następnego. Proszę bardzo. Kurde, mam nadzieję, że moje tłumaczenia nie są zbyt porąbane. Kenji do mnie przyjdzie. Hej Maciek, co jest? Coś robisz po szkole? Nie, naprawdę tak to nie. Och, więc no... Jeżeli będziesz chciał coś porobić, to pogadaj ze mną, będę przy moim biurku. Ha, kto potrzebuje się uczyć, tak? Ha. Ja potrzebuję. Ponieważ chcę mieć dobre stopnie i dostać prezenty za moje dobre stopnie. O, za 11 dni będzie pełnia księżyca, to jest bardzo ważne.
Tak, lunch break is over. Po szkole. Chwila, jak tam social link? W sumie czemu by z Kenji nie połazić tam? Pewnie znowu pójdziemy żreć ramen. Tak. Meet with Kenji. Tak, zajebiście, chodźmy gdzieś. Let's go! Oczywiście! No tak, on. Mówiłem, że on lubi tutaj siedzieć. Mimo tego, że zupa wygląda bardzo prosto, to ma bardzo kompleksowy smak, zaakcentowany przez kluchy, czy tam makaron. Przestań siorbać. Hej, chłopie, twój akademik jest koed? Czyli tak, czyli dla facetów i dla bab. Co, więc jeżeli będziesz, więc możesz iść do pokoju Yukari i takie rzeczy? To jest sekret. O co ci chodzi, że to sekret? Czy próbujesz mi powiedzieć, że nie ma nic między wami dwoma? Się uśmiecha. Nie jestem zainteresowany dziewczynami w jej wieku, tak czy siak. Co jest bardzo dziwne. Jeżeli chodzi o kobiety, lubię jak są starsze ode mnie. Co, a co z tobą? Czyli co? Jakieś milfy czy coś? Lubię je wszystkie. Nie, no nie, serio? Więc nie jesteś dyskryminatem, co? To zajebiście, fajnie, chłopie. Tak jest, chyba wywarłem na nim dobre wrażenie. Kłamiąc. Nie no, w sumie to nie jest kłamstwo. Lubię je wszystkie. Więc mówiąc ci prawdę, ja... Czekaj, tylko między nami, dobra? Mam moje oko na kimś. Nie masz, ponieważ masz dwoje oczu na twojej gębie. Oto jest sekretny plan, o którym mówiłem. Chcę ją zaprosić na randkę. Nie to, że to jest coś wielkiego, czy coś w tym stylu. Cóż, sądzę, że to jest coś wielkiego, skoro jest nauczycielką w naszej szkole. Okej. Okay. Tak czy siak, chcę, żebyś był ze mną, kiedy będę ją prosił o randkę. Ale musisz obiecać, że nikomu nie powiesz, dobra? Ponieważ jeżeli ludzie się... dowiedzą, to będą mówić, że to jest niedobre i tak dalej, czy coś w tym stylu. No bo w sumie to nie jest zbyt okej, że uczeń się z nauczycielką umawia, czy coś w tym stylu, nawet na odwrót. Pedofilia. Ale hej, ważne, że mój rank wzrósł. Jej! Date bajo! Tak, wiem. Wiem, mówiłem już o tym. Cholera, chłopie, mój ulubiony show w TV jest już teraz. Na razie. Pewnie szkoła w TVN-ie. Po raz kolejny powiedziałem to. Welcome back. Witaj z powrotem. Dla twojej informacji... będziemy... Nareszcie możemy, kurde, korzystać... A nie, jutro będziemy mogli z internetu korzystać. Jeżeli masz komputer w twoim pokoju, będziesz mógł się podłączyć. Tak czy siak, to już to będzie wszystko, co było zniszczone czy coś. Oprócz oczywiście klatki piersiowej, jak i Hiko. Mówiąc o internecie, grasz w gry online, no nie? Online nie, ale ogólnie gram przecież. Co ja teraz robię? Nice. Chłopie, musisz sprawdzić tą. Nazywa się Innocent Sin Online. No, Persona 2. Byłem totalnie jak TB-czyk, ale wtedy po prostu miałem już dość. Masz, wypróbuj ją. Dziękuję. Tak to jest z tymi grami online. Najpierw sobie siedzisz, sobie robisz swoje. Jakiś głupek wchodzi ci do pokoju. A co ty odpierdzielasz, wiesz, która już godzina, powinieneś iść spać, a co robić w takim momencie? Oczywiście, że bierzesz za krzesło i napierdalasz. Tak przy okazji, ten Innocent Sin Online to jest kolejny social link. Au. Cicho, Reksiu. Jej. Moje akademiksy wzrosły, ale nie dostałem żadnego nowego ranga, nowej rangi z tego.
No cóż, Showa Day nie ma dzisiaj nie ma dzisiaj szkoły. Internet został naprawiony, więc jest zajebiście. Nareszcie, zobaczmy. A, dobra, nieważne. Co powinienem teraz porobić? Spędzę ten dzień jak każdy, kurde, młodociany przestępca by spędził. Jej! Historia mojego życia. Tak, wiem, że to... Ach, nieważne. Wiem, że zmarnowałem te całe odpoczywanie, ale... Meh. Stay awake. Musimy nadrobić te nasze akademiksy. Jest! Teraz jestem średni. Jestem leniem, jestem średni i co? O. Chyba wiem, co teraz będzie. Hello, tu Elizabeth. Proszę przyjść do Velvet Roomu. Jest coś, co musimy przedyskutować. Dobra, w pożądalu. Idziemy do Paulowni Amalii. No, do tego sklepu całego. Więc let's go. Town map. Czego oni, kurde, ode mnie chcą? Ta. To tutaj. Te podejrzane miejsce. Hym, co to może być? Przepraszam za to, że ci przeszkadzam, ale mam pewną wielką prośbę. Szukałam kogoś już od jego długiego czasu z jakąś tam mega super siłą. Jeżeli ci to nie przeszkadza, czy będziesz mógł zaakceptować moje prośby? O! Tak, tak, to są takie małe misje typu, no... Zaakceptujesz jedną, musisz tam wydropić coś i tak dalej, od czasu do czasu ją musimy gdzieś zaprowadzić. O, właśnie o tym mówiła przed chwilą. I oczywiście za każdy ten request będziemy dostawać nagrody. Tak więc, no, będziemy to robić, bo to jest fajna rzecz. Do tego przy okazji myślę, że mi się to przyda, ponieważ, no, hard mode i co nie tylko, pine resin, hym, hym. To mam, osied, moment, telefon, albo nie, z drugiej strony, dobra. W sumie to już możemy zrobić, ponieważ mamy ten cały stary dokument. Beetle Shell, tego nie chce mi się robić, bo to będzie dropowane i tak dalej. To się też zrobi. Juzumaru. Tego nie mam. To też się zrobi. Piąty, drugi, tak? Muszę o tym pamiętać. Czyli 2 maj. Nie 5 lutego. Ach. Te cholerne daty. I przy okazji to możemy chyba tylko 3 raz na raz mieć. Smalcheonxam. Co to kurde jest? Maragi, to nam się przyda. A właśnie, o, tutaj łuk dostaniemy, tutaj zbroję i bitchain. Bitchain nam się przyda. Tak jest. Pierwszy dokument został oddany. Dawaj mi nagrodę, to mi się przyda. Dawaj, co jeszcze możemy zrobić? Hym. W sumie czemu by nie? Ją przeskortujemy do Paulowni Amol. W sumie czemu by tego dziś nie zrobić? Możemy to zrobić dzisiaj? Go on date with Elizabeth, no pewnie! Trzeba te socjalinki w końcu robić. Yeah, let's go! Ah, yes. An intimate encounter with one of your world's rarity. Dziękuję za ten voice acting. Jej kurde zdania są dość ciężkie do przetłumaczenia na polski. This must be a fountain. It makes sport of water, well known to all to be the foundation of life. How wicked! Chcesz, żebym ja ciebie do niej wrzucił? It's rumored that its enchanting nature grants wishes to those who sacrifice a few coins. A, wiem, co będzie teraz robić. Być może. Then I must try it for myself. Fortunately, I anticipated this and brought a good supply of coins. W całej kurde torbie wszystkie monety wywali do fontanny. 2000 500 jenówek.
I shall make an opening bid to the fountain spirit of 1,000,000 yen. Niepotrzebnie, możesz mi zawsze dać. Monety wypadły jak wodospad. Ta cała kasa. Chociaż nie, zawsze mogę dać nura i to wszystko wziąć. I shall give it more careful consideration before I return here in the near future. Zarąbiście. What is this facility here? There are some stern-faced gentlemen inside. And these photographs displayed so prominently. Wiesz co, weź tam nie wchodź, bo jeszcze cię zaaresztują. Most wanted. Reward. Am I correct in thinking of these as your version of my subjugation request? No. Ty nie zabijasz ich. I see. So they must be captured alive. You've sated my curiosity. No i fajnie. Escapade. This edifice over here. It can't be. Is this a club? Dancers dictated by the sway of one's inner passions. A subterranean garden of uninhibited spectacle. Ah, no. It's not closed for business now, is it? Dobrze, że jest zamknięte. Such a pity. I had hoped to join in on the wild ritual. Na rytuał, kurde, brania narkotyków i żygania po alkoholu. O, teraz zaczęła tańczyć. That was quite satisfying. No, zajebisty numer. But I'm overwhelmed. Everything looks so new and inviting. Everywhere I look, something catches the eye. If you wouldn't mind, perhaps you could recommend our next activity. Dobra, ja rekomenduję, nie wiem, automaty. O. Arcade. Heard of it before. Karaoke nie, ponieważ nie będę śpiewał. I recall it described as a playground where one sports with electric fairies in exchange for tokens. I have also heard that they contain games where one controls a bird to win prizes. I'm eager to see it. Hej, excuse me. Pewnie chodzi o te jednoręki bandyty i te całe. Te łapaczki tych całych pluszaków. W tych łapaczkach jestem całkiem dobry. Znowu fontanna. W kurde było blisko. O i dalej będzie monety wyrzucać. Te pieniądze. Yet another fountain on the opposite side. I see. So this place is host to a trinity of fountain spirits. Te pieniądze. I apologize for the wait. Mógłbym za nie swój nowy mikrofon kupić. Jak mogłaś. Thank you for the invaluable experiences you've shared with me today. No, ty też mi dałaś parę doświadczeń. I consider this mission fully accomplished. Pewnie, że tak. Dawaj mi nagrodę. I'd like to accompany you again sometime. Pewnie, niech będzie. Tak jest, wróciliśmy do Velvet Roomu. Dziękuję za wypełnienie mojej prośby, no więc. Dziękuję za pokazanie mi Paulowni Mall. Ta fontanna. Wciąż nie mam pojęcia, co mogę. Jakie może być moje życzenie. Nieważne. O, w końcu coś. O, zaraz. Chciałabym wymyślić jakieś życzenie, proszę. To nie było całkiem trudne. Sądzę, że to nie tak działa. Teraz, jako nagrodę, przygotowałam coś specjalnego. Z tym czymś możesz chłapo zrobić, cokolwiek to znaczy. Ta słodka dziewczyna z. Kurde, znowu harem, ja pierdzielę. W sumie Undertake, zobaczmy co jeszcze mogę zrobić. To ewentualnie wiem, że dostaniemy. Się znajdzie w Tartarusie czy coś. Przy okazji tutaj też mamy limity do tych całych questów, no nie? Na przykład możemy przynieść jej do 7 maja,
A to do 7 maja też możemy zrobić, ale nie mam zamiaru tego robić, bo nie chcę chodzić po Tartarusie. Na razie przynajmniej, chociaż za niedługo będziemy musieli znowu tam pójść. Nie jestem pewien, czy teraz, czy może nieco później, ale zobaczymy. Uciekam. Przy okazji zobaczmy, jak tam z personami. Normal spread. A no tak, nie są kompatybilne. Spadam stąd. Thank you. Do widzenia. Co to ja chciałem zrobić? Już nawet nie pamiętam. W sumie pójdę tutaj. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Fortune Box. 100 jenów. Okej. To będzie to z social linków i tak dalej. Możemy z kimś być blisko, albo jeżeli się pokłócimy, to możemy jakoś tam się zjednać czy coś. Yes. Nie masz 100 jenów. No trudno. Spadam stąd. Idę do dormitorium. Przy okazji muzyka jest bardzo fajna w tej grze. Welcome back. Hello. Tak więc, do widzenia. To by było na tyle, idę spać. Chociaż nie, najpierw muszę akademiksy moje wzrosnąć po raz kolejny. Tak jest, zarąbiście. 1 maja. No właśnie, jutro ten... O, siema, jest coraz cieplej, czyż nie? No cóż, w końcu to jest już maj. Niewiarygodne, jak czas leci. Prawda. Tyle się teraz działo. Wiesz, to nie wygląda jakby... nie wygląda jakby numer tych syndromu apatii... się zmniejszał. Cóż, jesteśmy... tylko my możemy walczyć z cieniami, więc... Sądzę, że powinniśmy trenować więcej, żebyśmy byli gotowi na wszystko, jeżeli coś takiego jak to znowu przyjdzie. Ja specjalnie nie chcę zwalniać innych, znaczy nie być ciężarem dla innych.